Żyjemy w czasach, kiedy stres dotyka każdego z nas. Umiejętność radzenia sobie z nim posiada niewielu, więc skazani jesteśmy na jego negatywne skutki. Czujemy się zmęczeni, jesteśmy nerwowi, doświadczamy bólów głowy, zaburzeń pamięci, mamy kłopoty ze snem, jesteśmy rozdrażnieni, czujemy niepokój. Tabletki, alkohol i wiele innych metod, którymi próbujemy sobie radzić ze skutkami nadmiernego stresu, dają tylko chwilową ulgę, bo w rzeczywistości ich pomoc jest tylko pozorna. Nieliczni, którzy mają czas i pieniądze, mogą sobie pozwolić na fachową pomoc i to pod warunkiem, że uświadomią sobie prawdziwą przyczynę swoich kłopotów. Większość z nas cierpi w milczeniu, mając nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale nadzieje te są złudne. Z czasem jest jeszcze gorzej. Nadmierny stres przyjmuje postać chroniczną, prowadząc do poważnych zaburzeń zdrowia. Nie musi tak być. Nie musimy czuć się nieszczęśliwi i cierpieć na różne przypadłości spowodowane stresem. Możemy to zmienić, jeśli nauczymy się, jak z nim postępować, użyjemy właściwych metod i nieco zmienimy nasz sposób życia. Jak tego dokonać prostymi, dostępnymi każdemu metodami, mówi właśnie ta publikacja. Wiedza i metody tu zawarte są proste i każdy może je stosować z korzystnym dla siebie skutkiem. Jeśli, drogi czytelniku, zdecydujesz się je wprowadzić w życie, będziesz zdziwiony, jak bardzo na korzyść może się zmienić twoje życie. Spróbuj, a sam się przekonasz, podobnie jak inni przed tobą. Jak działa stres? Ciało. Jedną z podstawowych reakcji naszego ciała na stres jest wzrost napięcia mięśniowego. Po pewnym czasie napięcie spada. Im jednak czynnik stresujący jest mocniejszy, tym dłużej trwa powrót do stanu wyjściowego. Jeśli czynniki stresujące występują często lub są długotrwałe, a tak niestety najczęściej jest, nakładają się na siebie i powrót do stanu wyjściowego jest trudny. Takie napięcie może utrzymywać się przez dłuższy czas i przechodzić w formy chroniczne. Ponadto stres powoduje przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi i odpływ jej do mięśni z organów wewnętrznych, co powoduje ich niedokrwienie. Jeśli taki stan utrzymuje się dłużej, może prowadzić do zaburzenia ich funkcji. Towarzyszy temu również szereg innych zmian fizjologicznych i biochemicznych, które na dłuższą metę nie są dla nas korzystne. Oddech. W wyniku stresu oddech ulega spłyceniu i przyspieszeniu oraz pojawiają się w nim napięcia. Pod wpływem długotrwałego stresu te zmiany również przybierają formę chroniczną, zaś ich skutki mogą być jeszcze bardziej niekorzystne niż te opisane powyżej. Oddech jest odbiciem naszych stanów emocjonalnych i zaburzenia oddechu odbijają się na naszej równowadze emocjonalnej. Ponadto spłycenie oddechu powoduje na dłuższą metę niedotlenienie, zwłaszcza w okresie snu, i może być jedną z przyczyn tego, że budzimy się zmęczeni, nie pamiętamy snów, a w nich często pojawiają się męczące koszmary. Umysł. Przede wszystkim nadmierny stres upośledza nasze funkcje psychiczne. Każdy z własnego doświadczenia wie, jak stres wpływa na nasze funkcjonowanie psychiczne. Nie możemy sobie przypomnieć ważnych rzeczy, mamy problemy z wysłowieniem się, logicznym myśleniem, koncentracją. Nie panujemy nad naszymi reakcjami, emocjami. Zmiany psychiczne wywołane nadmiernym stresem również się kumulują i przybierają formy chroniczne. Wzrost poziomu niepokoju, nerwowość i nadmierne reakcje emocjonalne są najłatwiej dostrzegalne. Jeśli nie nauczymy się uwalniać od skutków stresu, te niekorzystne zmiany będą postępować, zatruwając życie nam i wszystkim wokół. Nie musi jednak tak być. Wystarczy, że potraktujemy poważnie to, co poniżej zostało napisane i wprowadzimy to w swoje życie. Wybór należy do nas. Jak uwolnić się od stresu?
To, z czym teraz się zapoznasz, stanowi unikatową, autorską metodę przywracania równowagi, będącą owocem wielu lat moich doświadczeń i obserwacji, nabytych w trakcie prowadzenia grupowych i indywidualnych treningów antystresowych. Metody te pomogły wielu ludziom, mogą pomóc też Tobie. Zaletą opisanych tu metod jest ich prostota i skuteczność. Każdy może zrozumieć ich zasady i stosować je skutecznie. Jedynym warunkiem jest systematyczność i sumienność w ich stosowaniu, przynajmniej na początku. Z czasem staną się one dłuższe. Kiedy nabędziemy trochę wprawy w ćwiczeniach, będziemy to mogli robić praktycznie w każdych warunkach, ale na początku dobrze jest zadbać o komfort. Powinniśmy też, zwłaszcza na początku przez pierwszy tydzień lub dwa, wykonywać ćwiczenia sumiennie i regularnie przynajmniej 2-3 razy dziennie i dokładnie notować spostrzeżenia z tym związane. Pewna doza dyscypliny i zaangażowania jest niezbędna, ponieważ tylko w ten sposób możemy nabrać doświadczenia i uświadomić sobie wpływ relaksacji na nasze funkcjonowanie. Przykład takich notatek znajdziemy na końcu tej publikacji. Mając to na uwadze, możemy zapoznać się z pierwszym ćwiczeniem. Ćwiczenie pierwsze. Połóż się wygodnie na wznak. Ręce niech będą ułożone swobodnie wzdłuż ciała, oczy zamknięte. Poleż tak przez chwilę, starając się rozluźnić i uspokoić. Po pewnym czasie skieruj uwagę na swoje barki. Obserwuj je przez chwilę, starając się całkowicie je rozluźnić i uwolnić od napięć. Następnie przenieś uwagę na swoje ramiona i zrób to samo. Dalej obserwuj i rozluźniaj po kolei przedramiona, dłonie, klatkę piersiową, brzuch, plecy, biodra, uda, podudzia, stopy i na końcu głowę. Kiedy rozluźnisz w ten sposób całe ciało, pozostań przez chwilę w rozluźnieniu, obserwując swoje ciało. Następnie ponownie zacznij od barków i kiedy rozluźnisz barki, powiedz sobie wolno w myśli: rozluźniam barki. Moje barki są rozluźnione. Następnie przenieś uwagę na ramiona, rozluźnij je i powiedz sobie w myśli: rozluźniam ramiona. Moje ramiona są rozluźnione. Rozluźnij w ten sposób całe swoje ciało, wtedy ponownie przez chwilę je obserwuj, pozostając rozluźniony. Jeśli w jakiejś jego części wyczuwasz jeszcze napięcie, skieruj tam swoją uwagę i rozluźnij to miejsce. Kiedy uznasz, że jesteś już całkowicie rozluźniony, powiedz sobie w myśli: całe moje ciało jest rozluźnione. Jestem odprężony, spokojny i czuję się lepiej niż poprzednio. Pozostawaj przez chwilę w tym stanie, aby go pełniej doświadczyć, po czym łagodnie przenieś uwagę na miejsca, w których twoje ciało styka się z podłożem i postaraj się uświadomić wszystkie wrażenia, jakie pojawiają się w tych miejscach. Po chwili zacznij sobie łagodnie wyobrażać, że twoje ciało jest ciężkie i pod wpływem tego ciężaru przylega do podłoża, niemal wtapia się w nie. To wyobrażenie stopniowo powinno doprowadzić cię do pogłębienia się rozluźnienia. Mogą przy tym pojawić się różnego rodzaju wrażenia, na przykład kołysania, pulsowania, wirowania, zmiany w odczuwaniu ciała, dreszcze i tym podobnie. Nie należy się nimi przejmować, ani pozwolić im rozproszyć. To są wrażenia związane z uwalnianiem się od napięć i mimo iż mogą się wydać dziwne i niepokojące, po pewnym czasie przeminą i pomogą nam uzyskać głębszy stan relaksacji. Nie należy również ich wymuszać. Wszystko powinno przebiegać normalnie. Kiedy nasz relaks pogłębi się, łagodnie kierujemy zamknięte oczy ku górze i w skupieniu, powoli, ale bez napinania się, zaczynamy odliczać od 10 do 1. Kiedy dojdziemy do 1,
wolno powtarzamy w myśli: jestem odprężony, spokojny i czuję się lepiej niż poprzednio. Następnie przez chwilę obserwujemy swój stan. Po chwili powiedzmy sobie w myśli: z każdym dniem idzie mi pod każdym względem coraz lepiej i lepiej. Na zakończenie powiedzmy sobie w myśli: jestem odświeżony, wypoczęty i czuję się lepiej niż przedtem. Po czym wykonajmy kilka głębszych oddechów i powoli otwórzmy oczy. Gdy otworzymy oczy, nie zrywajmy się, tylko wykonajmy kilka spokojnych ruchów. Obserwujmy siebie, po czym łagodnie wstańmy i nie śpiesząc się, zapiszmy swoje spostrzeżenia. Wykonując to ćwiczenie, nie śpiesz się. Daj sobie czas. Niech wszystko przebiega wolno i leniwie od początku do końca. Ćwiczenie nie zajmie ci więcej niż 5 do 10 minut, a to w zupełności wystarczy. Opis ćwiczenia może wydawać się długi i złożony, ale w rzeczywistości ćwiczenie jest proste i łatwe, o czym przekonasz się, kiedy zaczniesz je wykonywać. Nie spodziewaj się po nim jakichś niezwykłych doznań czy niesamowitych efektów. Tego tu nie ma. Jednak kiedy zaczniesz wykonywać je regularnie, zauważysz, że jego wpływ na twoje funkcjonowanie i samopoczucie jest nieoceniony. Przekonasz się, że to proste ćwiczenie może zmienić twoje życie w sposób przekraczający twoje najśmielsze wyobrażenia. Aby to nastąpiło, musisz jednak wykonywać je regularnie i sumiennie, nie śpiesząc się, najlepiej trzymając się przedstawionego tu harmonogramu ćwiczeń. Po tygodniu lub dwóch przekonasz się, że stałeś się dużo bardziej spokojny niż byłeś do tej pory, twój nastrój uległ poprawie, umysł stał się jaśniejszy, bardziej chłonny i błyskotliwy, poprawiło się również funkcjonowanie twojego ciała, a przede wszystkim twoja zdolność radzenia sobie z